W dzisiejszej Ewangelii mamy bardzo piękne słowa, które... Nie będę ich czytał, że je zaśpiewam. Słuchaj, Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem Twym. Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem. I dalej wszyscy znamy. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Właśnie dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus udziela odpowiedzi jednemu z uczonych w Piśmie na pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. I Pan Jezus właśnie mówi, pierwsze jest słuchaj Izraelu, a potem jest miłość. I to jest właśnie chyba sedno bycia chrześcijaninem, sedno bycia uczniem Chrystusem. Te dwie rzeczy. Po pierwsze słuchaj. Słuchaj Słowa Bożego, słuchaj Pana Jezusa, słuchaj drugiego człowieka, słuchaj tego, którego kochasz, a potem po prostu kochaj. Nie ma nic więcej. Słuchaj i kochaj.